Witam w szóstym wolontariackim webinarium realizowanym w toku projektu Aktywizacja osób chorujących psychicznie poprzez wolontariat, realizowanym z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Gościem dzisiejszego spotkania jest Szymon Knitter, koordynator wolontariatu zagranicznego w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Cześć, dzień dobry. Witam Cię serdecznie. Opowiedz nam, od jak dawna działasz w Centrum Wolontariatu i co dokładnie należy do Twoich obowiązków? Dołączyłem do zespołu Centrum Wolontariatu w 2019 roku i z takim zadaniem, aby przede wszystkim rozwinąć wolontariat szkolny, wolontariat zagraniczny i koordynować dedykowany program wolontariatu w Europejskim Centrum Solidarności. To są takie trzy moje działki, które do tej pory koordynuję. Czy wolontariusze chętnie włączają się w projekty realizowane przez centrum i jakie dokładnie działania realizujemy, jeżeli byś mógł się z nami podzielić? Jasne. Więc tak naprawdę my jako Centrum Wolontariatu działamy już ponad 20 lat i w jaki sposób wypracowaliśmy sobie też pewnego rodzaju markę, dzięki czemu szczególnie młodzi ludzie wiedzą, że mogą znaleźć nas zarówno na stronie internetowej, poprzez nasz portal ofert, na social mediach, dzięki czemu w łatwy sposób mogą dowiedzieć się czegoś więcej o wolontariacie. I faktycznie nasze centrum, oprócz biura pośrednictwa wolontariatu, to jest ten nasz fundament, czym się zajmujemy na co dzień, oprócz tego realizujemy różnego rodzaju większe lub mniejsze projekty w skali lokalnej, także regionalnej, czasami również krajowej. Oczywiście wszystko związane z promowaniem wolontariatu, włączaniem nowych osób, dbaniem o jakość współpracy między instytucjami, organizacjami a wolontariuszami, a także promowania wolontariatu jako pewnego rodzaju aktywności obywatelskiej i pewnej postawy. A czy włączają się? Wydaje mi się, że jest to coraz bardziej popularniejsze, wolontariat, w tym sensie, że widzimy w pewnych okresach, szczególnie ze względu na różnego rodzaju też wydarzenia, które organizujemy, czy które współorganizujemy, pewnego rodzaju większe zainteresowanie wolontariatem, zarówno wśród młodych, jak i także wśród osób starszych, grupa, z którą współpracujemy na co dzień. Więc faktycznie ludzie pytają, ludzie najczęściej też zwracają uwagę na ciekawe oferty, na takie oferty, które ich interesują. Na przykładzie chociażby wolontariatu w Europejskim Centrum Solidarności. Mamy tutaj w naszej bazie ponad 400 wolontariuszy, którzy wspierają instytucje na co dzień, zarówno w wolontariacie długoterminowym, jak i w wolontariacie krótkoterminowym. Akurat tego akcyjnego jest najwięcej, jako że no, charakter tej instytucji jest taki, a nie inny. Natomiast również angażują się wolontariusze w takie działania stałe, na przykład przy pracy w archiwum, wspieranie biblioteki, różnego rodzaju kwerendy, tłumaczenia. Ostatnio rozwinęliśmy również wolontariat zdalny i faktycznie obserwujemy, że taka oferta, dość zróżnicowana, no, daje efekt, że faktycznie więcej osób faktycznie dociera i chce się zaangażować. Opowiadałeś właśnie, że współpracujesz głównie z wolontariuszami z zagranicy i z młodzieżą. To jest taki twój konik, ale czy zdarzają się też osoby z tak zwanych grup wykluczonych społecznie? Czy z takimi osobami zdarza się współpracować w waszym centrum? My jako centrum nie do końca jesteśmy kreatorem różnego rodzaju wydarzeń. Czasami tak, natomiast staramy się i dbamy o to, aby organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, które publikują oferty na naszej stronie, czy zgłaszają się do nas z prośbą o poszukiwanie wolontariuszy,
zawsze staramy się uczulać na włączanie, tak, na włączanie różnego rodzaju osób, więc zwracamy uwagę na to, jakie są zadania, czy te zadania są do wykonania zarówno przez osoby zupełnie pełnosprawne, jak i może z jakimiś niepełnosprawnościami. Staramy się również w pewien sposób przyjazny też publikować te oferty, czyli staramy się zawsze w pewien sposób prosty, ale także nieskomplikowany wyjaśniać, jakie są to konkretne zadania. Pytamy również organizatorów wolontariatu, czy na to, aby różnego rodzaju osobami, które no właśnie są albo wykluczone ekonomicznie, społecznie, czy ze względu na jakieś niepełnosprawności, czasami na pochodzenie. Okej. Nasz projekt dotyczy właśnie pracy z osobami chorującymi psychicznie. Czy uważasz, że... Co uważasz w ogóle o takiej formie? Czy jest taka przestrzeń, żeby u Was również takie działania miały miejsce? Bo też nie ukrywam, że szukamy różnych dobrych praktyk i podobnych działań do naszych, żeby to porównać. I tak właśnie chcielibyśmy się też dowiedzieć, jaka jest Wasza opinia na temat właśnie aktywizacji tejże grupy wolontariat. Pomyślę. Generalnie uważam to za ultra ważne i ultra potrzebne, w tym sensie, że faktycznie wolontariat daje nie tylko taką możliwość no, pomagania, ale także też poczucia się w jakiś sposób we wspólnocie. I szczególnie właśnie ten przykład, o którym wspomniałeś, czyli jakieś wykluczenia ze względu na stan psychiczny, tutaj również może wolontariat może fajnie rozwinąć, czy w jakiś sposób pobudzić też kreatywność, ciekawość, poczucie właśnie przynależności do grupy, więc generalnie uważam to za ultra ważne i totalnie się z tym zgadzam, że to jest ważne, że to jest istotne. Myślę sobie też, że my jako centrum no, mamy taką inną rolę, czyli trochę bardziej pośrednika w rozwijaniu wolontariatu u nas w mieście. Ale znam wiele przykładów, znam bardzo wiele też organizacji lokalnie, regionalnie, które wspierają właśnie tego typu osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami ze względu na wykluczenia i tak dalej. I widzę, że właśnie włączanie ich do różnego rodzaju działań poprzez właśnie tego typu wolontariat akcyjny, najczęściej jest to akcyjny, no, daje świetne efekty. W tym sensie, że te osoby widzą, że są potrzebne, że robią coś ważnego i w pewien sposób no, czują się docenieni, tak? Jakby to są też te naturalne elementy związane z wolontariatem, tak? Dlaczego w ogóle angażujemy się w wolontariat? No tutaj w kontekście właśnie czy to chorób psychicznych, czy różnego rodzaju niepełnosprawności ma tutaj to szalenie ważne znaczenie. Bardzo się cieszę, że właśnie też tak samo to postrzegacie i no, że warto propagować tego typu praktyki, rozwijać właśnie wolontariat w różnych obszarach i w różnych kręgach, nie tylko na rzecz tych osób, ale też włączając te osoby właśnie w te aktywności, żeby czuły się potrzebne i też zdobywały różne kompetencje. Dokładnie. A jakie Wy macie plany na przyszłość i może chciałbyś się podzielić jakimiś ciekawymi projektami czy działaniami, które zamierzacie w niedalekiej przyszłości zrealizować? Planów jest jak zwykle bardzo dużo. Faktycznie no, w tych moich obszarach, o których wspomniałem, tak, czyli wolontariat szkolny, tutaj bardziej chcielibyśmy położyć nacisk na rozwijanie szkolnych kół wolontariatu i współpracę z nauczycielami. Chcielibyśmy włączyć kolejne szkoły do naszego takiego programu, takiej gry, którą przygotowaliśmy, która nazywa się Termosfera. To jest taka gra online, gdzie grupy szkolne realizują w ciągu roku szkolnego różnego rodzaju misje i zadania, za które otrzymują no, punkty generalnie i jest między nimi rywalizacja. To jest w ogóle super fajna rzecz, bo faktycznie po pierwsze jest to niejako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli, mają możliwość po prostu wskazania różnego rodzaju zadań i możliwości, które czekają na uczniów w termosferze, a z drugiej strony no,
trochę w jakiś sposób angażujemy uczniów ze szkół podstawowych na tym bardzo podstawowym poziomie, tym pierwszym, takim pierwszym levelu angażowania się w różnego rodzaju wolontariat, co potem procentuje, tak? Gdy uczniowie potem idą do szkół ponadpodstawowych, widzimy, że te osoby, które złapały bakcyla w wolontariacie w szkole podstawowej, mają, no, mają większe predyspozycje, czy większą gotowość, mobilizację i motywację do angażowania się w działania społeczne później w kolejnych latach uczenia się. Więc w wolontariacie szkolnym współpraca, sieciowanie nauczycieli, nowe pomysły na zadania, a przy okazji dołączanie kolejnych szkół i promowanie tego programu. Z kolei w wolontariacie zagranicznym, czyli to znów ta moja działka, tutaj chcielibyśmy we wrześniu znów ściągnąć kolejne 3 osoby na wolontariat długoterminowy 12-miesięczny. Ten program Europejski Korpus Solidarności daje możliwość młodym ludziom na wyjazd do innego kraju, na właśnie wolontariat do organizacji pozarządowej w innym kraju. Jest to wolontariat najczęściej długoterminowy, czyli od 2 do 12 miesięcy. No i my jesteśmy jako zarówno organizacją przyjmującą, stąd też te 3 osoby, które chcielibyśmy pozyskać we wrześniu, ale jesteśmy również organizacją wysyłającą. Stąd też często pojawiamy się na różnego rodzaju spotkaniach z młodzieżą, w szkołach, na studiach, różnych na uniwersytecie, na politechnice i opowiadamy o tych możliwościach związanych właśnie z EKS-em. I to jest też kolejny taki długoterminowy punkt, który chcielibyśmy realizować w kolejnych latach, czyli stać się wiodącą w Gdańsku organizacją wysyłającą. Może tak się uda, byłoby fajnie. Z kolei w ECS-ie to dalej rozwój wolontariatu, szukanie nowych możliwości, włączania kolejnych osób do wolontariatu krótkoterminowego i rozwój wolontariatu długoterminowego. Jeszcze taka rzecz, o której nie wspomniałem, to wolontariat ekologiczny, na który ostatnio też zwróciliśmy uwagę ze względu na różnego rodzaju wyzwania, zarówno w politykach miejskich, wyzwania związane ze zmianami klimatu i pewnego rodzaju zwiększoną świadomością mieszkańców miasta na temat właśnie tych zmian. I staramy się rozwijać teraz właśnie taki program wolontariatu ekologicznego. Niedawno otrzymaliśmy park pod opiekę, w którym będziemy mogli realizować różnego rodzaju działania takie związane zarówno właśnie z pracami porządkowymi, upiększaniem tego parku, ale również z działaniami na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej. No i tutaj też uważam, że poprzez wolontariat możemy bardzo fajnie zarówno podziałać na rzecz naszej przestrzeni, a po drugie pokazać, że włączamy, czy możemy dołączyć kolejne osoby do tego typu działania. Także w tych moich działkach to byłoby chyba tyle, natomiast takie długoterminowe plany to oczywiście rozwój jakości pracy i współpracy z instytucjami. W tej chwili w Gdańsku mamy europejski rok, czy Gdańsk jest europejską stolicą wolontariatu i w całym 2022 roku realizujemy szereg różnego rodzaju wydarzeń na rzecz promowania wolontariatu i pokazywania tych inicjatyw, które już w Gdańsku działają. Dobrych praktyk, na przykład sieciowanie koordynatorów, sieciowanie organizacji i chcielibyśmy, aby w kolejnych latach na kanwie tych tegorocznych wydarzeń i tych mniejszych, większych projektów móc budować jakościowo dalej wolontariat miejski. No nam bardzo przypada do gustu inicjatywa pod tytułem Godzina dla Wolontariatu. To bardzo, bardzo fajna akcja, która też może zainspirować innych do działania. Chyba ją sobie zapożyczymy. Natomiast tak, no dużo u Was się dzieje, szereg projektów, działań, inicjatyw, które aż trudno ogarnąć. Także myślę, że wiele też tam się rzeczy w środku dzieje. Na pewno też wiele ciekawych macie anegdot z wolontariuszami. Może mógłbyś się podzielić jakimiś takimi ciekawymi sytuacjami zakulisowymi właśnie z udziałem wolontariuszy. Takich sytuacji jest wiele, szczególnie w wolontariacie akcyjnym. Ja mogę przytoczyć taką anegdotę, taki ciekawy przykład współpracy ponadpokoleniowej, tak, międzypokoleniowej. W wolontariacie w ECS-ie, w Europejskim Centrum Solidarności,
duży nacisk kładziemy właśnie na taką współpracę międzypokoleniową. Mamy kilkunastu seniorów, którzy włączają się od samego początku istnienia wolontariatu w ECS-ie i podczas działań najczęściej te osoby włączają się do różnego rodzaju inicjatyw, a obok niej stają najmłodsi wolontariusze, więc bardzo często taki sam odbiór wolontariatu przez gości ECS-u jest taki, że ojej, w ogóle jak to tak jest możliwe, czy wy tutaj się dogadujecie, czy to w ogóle jest fajne, tak? Że taka młoda osoba z o wiele, wiele starszą od siebie, najczęściej w wieku babcinym czy dziadkowym i czy to w ogóle faktycznie działa, tak? I pokazujemy, że zarówno seniorzy uczą się od młodszych, jak i młodsi uczą się od seniorów, tak? Podczas tego typu wydarzeń. Więc zawsze staramy się tak dobierać zmiany czy działania, aby zachodziła gdzieś jakaś taka wymiana międzypokoleniowa, bo czasami to są rzeczy właśnie związane z jakimiś technologiami, gdzie starsze osoby nie zawsze sobie radzą, czy są gotowe do tego, żeby podjąć tego typu działania. Wtedy właśnie szybko młodzież zaskakuje, pokazuje, w jaki sposób uczy też te osoby. A z drugiej strony, szczególnie w ECS-ie, czyli w miejscu, które pokazuje jakąś historię, w której bardzo często wolontariuszami są również osoby zaangażowane w różnego rodzaju działania, czy to praca na stoczni, czy w działania opozycyjne. Tutaj młodzież ma taką niesamowitą, bezpośrednią okazję, aby porozmawiać i posłuchać bardziej doświadczonych osób. Także to jest też taki ważny case, wydaje mi się też w ogóle dla koordynatorów, aby w jakiś sposób też ta międzypokoleniowa wymiana tutaj zachodziła. Szymonie, bardzo Ci dziękuję za podzielenie się tymi doświadczeniami i za poświęcony czas. Myślę, że to będzie bardzo atrakcyjny, ciekawy materiał dla naszych tutaj partnerów i społecznej, lokalnej społeczności. Także gratuluję naprawdę Wam tych wszystkich działań i mam nadzieję, że znowu Was odwiedzimy i znowu będziemy mogli się nawzajem wymieniać tymi dobrymi praktykami. Dziękuję za to spotkanie, także. Dzięki serdecznie za rozmowę. Zapraszamy oczywiście do Gdańska. Znajdziecie nas w budynku Europejskiego Centrum Solidarności i na stronie wolontariatgdańsk.pl. Także do zobaczenia. Szukajcie, czytajcie, bo warto. Tutaj nie wykorzystaliśmy całego czasu i wszystkich tematów, także można sobie doczytać na stronach, na fanpage'u centrum. Także dziękuję za spotkanie. Gościem dzisiejszego wywiadu był Szymon Knitter z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku.